Radny baron zwrócił uwagę, że można głosować, jeżeli ja mieszkam w jednej z tych kamienic. Ja muszę swój głos, muszę się wstrzymać od głosu, nie? Nie, dobrze. Musi. Tak, każdy głosuje za tak, jak głosowałem. Ktoś, kto dostaje wysokie standardy, może uznać, że trzeba się... Proszę Państwa, jesteśmy w temacie dnia otwartego 2 czerwca. Jest trochę czasu, bardzo niewiele. Przez wczoraj przyszło do tego wieloma programu. Krąży listę. Kto będzie chciał robić, proszę? To już jest spisana lista. Tak? Dobrze. Proszę sobie podziałać. To jeszcze komunikaty wyszły do siedzenia komisji. Ja mógłbym uzyskać informacje, na kiedy została wyznaczona komisja architektury. Ja chcę jedynie powiedzieć, że 20 13 jest 20 czerwca. Proszę, że się panowie na chwileczkę przestać mówić? Dobrze. Ja bardzo bym prosił o zastanawianie się nad priorytetami. Panu chyba nie ma tak dobrze, panu nie przeszkadza? Do priorytetu 20. I bardzo proszę zastanowić się nad zadaniami niedługimi, zadaniami naprawdę inwestycyjnymi. Szkoła się zapytać. Proszę to zrobić. Państwa, sami czyli prezydent, że miasto przyjęło 35-65, a w Sikidzie już jest 57 odwrotnie do 30. Iluś tam. A mówiłem panu, że tak będzie. Ja mówiłem. Ja tak mówiłem. To nikt nie chce, przepraszam, proszę o no ale niestety już tak nie zwiedziliście może. Dlatego bardzo chciałbym wydać sobie zadania i wszystkich oczywiście, ale żeby było zadanie inwestycyjne, jeżeli do roku będzie będziemy wydzieliła, bardzo zaoszczędzę się do drzewania, także zastanawiamy się nad tym, jak wspólna rozmawianie z tymi wnioskodawcami, czy może czegoś ustawili. Nie tylko, żeby to było na Rosji już tak zwane, ale żeby sprawy pozostały po naszych działaniach. Dziękuję bardzo za widzenie. Proszę pan jak głosu. Mam oświadczenie do władz. Wygłoszenia. Kto z nas jest kto z was jest bez grzechu, niż pierwszy rzucić z nią kamienie? Fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział 8. Pan Krzysztof Baron przyzwyczaił nas do swoich połajanych zbornych. Jego zuchwalstwo i buta rosną wprost proporcjonalnie do patrzenia przez palce na jego wykrycie. Nadchodzi jednak moment, że trzeba przeciąć spiralę nienawiści i nieprzyzwoitego zachowania. Należy wreszcie powiedzieć dość językowi nienawiści. Językowi, który jak rak toczy zdrową tkankę społeczną. Panie Krzysztofie, szanowna rada. Patrzyłem długo z cierpliwością na niegodziwość, którą uderzała nie tylko w moją osobę, ale na przykład, że nie mogłem mieć. Pan Krzysztof Baron w swoich doświadczeniach, posługując się wielokrotnie nieprawdą i atakami personalnymi, rzucał kamienie albo mnie niczym grom. Problem polega jednak na tym, że pan Krzysztof Baron tylko błędy w innych, a sam przedstawia się w nieskazitelnym świetle. Drugi mu tej swoistej uwerturze, pan Marcin Orski. Spuszczałbym nadal zasłonę milczenia na tą uwerturę nienawiści, gdyby nie to, że pan Krzysztof Baron mógł dopuścić się czynu, który nosi znamiona doświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia. W dniu 25 kwietnia 2013 w gimnazjum nr 2 Szkoły Stolarskiej miało miejsce posiedzenie Komisji Doraźnej do Spraw Budżetu Partycypacyjnego. Posiedzenie zgodnie z protokołem rozpoczęło się o godzinie 17.45 i zakończyło o godzinie 18. Siedzibę gimnazjum nr 2 opuściłem wraz z panem Aleksandrem Miszalskim po zakończeniu posiedzenia komisji. Na posiedzenie faktycznego nieobecni byli następujący rady. Pan Michał Rosner oraz pan Krzysztof Baron. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że na liście obecności z powyższego posiedzenia komisji widnieje podpis pana Krzysztofa Barona. Wysoka Rada, w świecie zaistniałych faktów mam obawy, że pan Krzysztof Baron dopuścił się czynu mającego znamiona poświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia publicznych pieniędzy.
Byłoby to tym bardziej obrażające, że pan Krzysztof Baron wielokrotnie atakował innych za opuszczenie posiedzeń różnych komisji rady. Szanowni Państwo, cytat, nie przebaczaj, nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Przesłanie pana Kogito Zbigniew Herbert. Niestety nie chodzi tu tylko o wybaczanie. Niegodne zachowanie pana Krzysztofa nie podlega mojej ocenie. To zachowanie winna ocenić Komisja Dyscyplinarna i organa ścigania. Mając na uwadze powyższe, składam pod Państwa rozwagę dalsze działania. Zawiadomienie organu ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Krzysztofa Barona. Zawiadomienie Urzędu Miasta Krakowa o możliwości wyłudzenia nienależnych środków od gminy Kraków. Powołania Komisji Dyscyplinarnej celem zbadania i oceny zachowania niegodnego radnego. Załączniki są dwa. To jest lista obecności, na której jest data i godziny z podpisami i kopia protokołu z posiedzenia tej komisji, na której jest początek rozpoczęcia komisji, koniec zakończenia komisji godzina 18, gdzie tak jak przeczytałem przed chwilą, została zakończona ta komisja. Ja pozwolę sobie to podpisać, będzie za siłę szkoły. Dziękuję bardzo. Może teraz błąd polega na tym, że protokolat się, bo my wpisują z ostatnią godzinę, a nie protokolat tam istnieje. Nie była to godzina 18. Po przegłosowaniu jednego punktu, na którym było obecne 6 osób, nie zamknąłem posiedzenia komisji. W tym czasie trwały dalej obrady, potem jeszcze trwały w tym warsztaty. Pan Krzysztof Baron przyszedł w tym czasie, dopiero potem zamknąłem posiedzenie i z tym momentem dopiero można liczyć listę obecności. Więc tam widnieje podpis pana Krzysztofa Barona i jest on tam zasadny. Pan Krzysztof Baron był wtedy na posiedzeniu. Dziękuję. Albo co mogę? Już. Tomku, od tego, jaki był stan faktyczny, nie jestem ja. Ja odnotowałem to, co jest wyraźnie przeczytane, kiedy było posiedzenie zgodnie z protokołem i na protokole widnieją takie godziny. Ja posiedzenie, tak jak przeczytałem, opuściłem po godzinie 18, nie pamiętam dokładnie o której. Około 15-20 minut stałem przed szkołą z panem Aleksandrem Miszalskim. Do tego czasu głównym wejściem nie widziałem, żeby pan Krzysztof Baron wchodził. Nie wiem, o której się zakończyło posiedzenie faktycznie. Mogę się opierać tylko na dokumentach, które zostały uczciwie złożone i podpisane. Są to kopie dwóch dokumentów, które są w sekretariacie Rady. Ja teraz nie dyskutuję z tym, o której się skończyło posiedzenie. Przeczytałem, oświadczyłem, jaki był stan faktyczny, jaki jest stan faktyczny wedle tych dwóch dokumentów. Jak było naprawdę, to nie ja jestem od pochodzenia prawdy w tej kwestii, tylko od tego są odpowiednie organa powołane do tego przez ustawodawcę. Dziękuję. Proszę. Panie Kubowski przywołał moje nazwisko, takie swojego wystąpienia chciałbym powiedzieć, że zawsze starałem się i będę się starał wspierać działania rozważne, moralnie dobre, rozwiązania prawidłowe. O pana postawie, o pana zachowaniu wielokrotnie już się wypowiadałem. Współczuję organom ścigania, współczuję prokuratorowi, że będzie musiał zajmować się tą sprawą. A nade wszystko najbardziej współczuję panu. Dziękuję bardzo za wyraz współczucia. Włączę się z panem w bólu. Chciałbym też od razu dodać, nie życzę sobie, żeby przesłał pan do mnie maile, nie życzę sobie, żeby pan przesłał do mnie SMS-y, nie życzę sobie, żeby pan do mnie dzwonił. I myślę sobie, żeby pan powódnie pozdrawiał mnie przyjętymi sformułowaniami. Ja tylko trzy słowa. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wysłałem do pana SMS-a, nie pamiętam, kiedy do pana ostatnio dzwoniłem. Mogę to sprawdzić w bilingu i na najbliższej sesji przedstawić, kiedy do pana ostatnio dzwoniłem. Nie mam przyjemności do pana dzwonić, no ale skoro tak, no to vice versa, dziękuję bardzo. Proszę wystąpić do prokuratury, myślę, że pan to już uczynił, a jeżeli nie, to pan to uczyni. I dostęp do bilingu za TNS pan otrzyma. Jeżeli nie w całości, bo pewnie będą miały klauzulę, to przynajmniej część. Specjalistami od bilingu było Prawo i Sprawiedliwość, ja nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości.
Przepraszam, Krzysztofa, oświadczenie jakieś? Oświadczenie ustne w ramach. Nie róbmy oświadczeń i komunikatów. No rozumiem, ale dopuszczał pan to sytuację, kiedy ja składałem oświadczenie, dopuszczał pan ad vocem i ja też pozwoliłem ad vocem. Więc ja powiem tak, na komisję, także z budżetu partycypacyjnego, ja z reguły jak się spaźniam na komisję, no to informuję przewodniczącego komisji, że z takiej i takiej przyczyny nie mogę być. No, bywa tak, że te komisje zorganizowane części. No i siłą rzeczy nie zawsze mogę przyjechać na tą komisję, albo uzgadniamy termin komisji, tak jak chociażby dzisiaj był uzgadniany termin komisji, a po prostu no, nie za bardzo mogę w poniedziałek na tą komisję. No, wiadomo z góry, że się spóźni. Na komisję można się spóźnić, natomiast nie można być na komisji i wyjść. Ja to sygnalizowałem, jak chodzi o pańskie zachowanie, obecność na radzie. Pan przychodził na radę, a pan wychodził w trakcie obrad. I to jest niedopuszczalne, bo to jest sprzeczne z rotą ślubowania. Wprost sprzeczne z rotą ślubowania. Więc jeżeli pan mi zarzuca, że ja się spaźniam na komisję, no to trudno, no to przecież to jest akurat dopuszczalne statutem. I tyle, jeżeli się panu to nie podoba, no to ja mogę współczuć, bo pan się spóźnił na komisję po zamknięciu u pani Wyszyńskiej i domagał się pan, żeby się tam podpisać. No to jest niedopuszczalne, bo ja się czegoś takiego w życiu bym się nie domagał. Jakbym się tyle spóźnił na komisję, no to bym po prostu, no trudno, no to bym nie przyszedł w ogóle, no bo co to ma za sens przyjść po zamknięciu komisji? Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko dwa słowa, bo znowu padła nieprawda. Krótko odczytam SMS od pana Jakubowskiego. Nie musimy sięgać do bilingów, ujawnię treść jednego zasadu. Pan Jakubowski, 30 marca 2013 roku, godzina 21.44. Błagam, niech nas Bóg prowadzi. Modlę się za Ojca Świętego i za ludzi. Wesołych Świąt. Przepraszam, jeżeli wysłałem panu pomyłkowo, jeżeli wysłałem panu SMS-a z życzeniami świątecznymi. Oczywiście bardzo pana za to przepraszam. Nie chciałem pana urazić jako katolik. Przepraszam. Nie znoszę dwulicowości. Nie przerywałem panu. Przepraszam, że wysłałem panu życzenia, ale to nie do tego się chciałem odnieść. Panie Krzysztofie, pan może nie zrozumiał tego, co przeczytałem, ale wedle dokumentów pan się nie spóźnił na posiedzenie komisji, tylko pan na niej nie przyszedł. To jest wedle dokumentów, kopii dokumentów, które są w dyspozycji biura u pani Barbary. A jaki jest stan faktyczny, to od udowadniania tego nie jestem ja. Ja wykryłem nieprawidłowość w stosunku do dokumentów i tą nieprawidłowość ujawniłem. Czy pan się spóźnił, czy pan nie przyszedł, to jest kwestia formalna do wyjaśnienia. Wedle dokumentów będących w posiadaniu Rady Dziewczyny pana nie było. Nie można mówić o spóźnieniu w momencie, kiedy wedle dokumentu pana nie było. To wszystko nie bywa. Proszę Państwa, już oddam głos panu Bartuchowi, ale ponieważ nie ma oświadczeń, ustawa nie dotyczy sesji, więc zupełnie innego tematu, więc ktoś z Państwa będzie chciał zostać, posłuchaj się, bardzo proszę. Wyczerpania tematu zamykam 33. sesję Rady Dziewięćdziesiątej. Dziękuję Państwu. Dziękuję, że jesteście w systemie zamknięte. Nie mam prośby, że